Cześć, z tej strony Zwierzęca Spółka, a w tym filmie porozmawiamy sobie o mosbol, inaczej zwanych gałązetkami. Będę mówić o m.in. hodowli, o piece i o jakichś ciekawostkach. Jeśli chcecie, żeby mój mały kanał się rozwinął, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Ale bez zbędnego przedłużania, zaczynamy już filmik na temat. No dobra, najpierw może zaczniemy od tego w ogóle, co to jest te moss balls. Więc jest to żywa roślina wodna. To znaczy, że ona normalnie żyje, w sensie może się pływać raz być na dnie, raz na górze. Może po prostu się żywić między innymi słońcem, o czym później powiem. Ale nie jest to taka martwa roślina, którą niektórzy kupują do akwariów, na przykład dla żółwi, które ja mam, że po prostu one niby pływają i tak dalej, ale po prostu są już martwe. Czyli gałęzka to po prostu roślina, która żyje i cały czas rośnie. Czyli na przykład nie jest to tak jak na przykład róża kupiona w kwieciarni, dana do wody, tylko to jest tak jak na przykład taki kaktus, który cały czas rośnie. Tylko po prostu jest to roślina wodna, w przeciwieństwie do tamtych, które wymieniłam. Z tłumaczeniem na angielskim moss ball to jest kula mechu. I tak, jest to kula mechu i tak wygląda. Po prostu jest to taka kula. Po prostu owłosiona zielonym meszkiem. A teraz, może coś o opiece i o tym, gdzie one powinny mieszkać. Przede wszystkim powinny one mieć jak najwięcej wody. Oczywiście nie musi być aż tak dużo, ale powinno. Jeśli chodzi o mozbol, to one mogą mieszkać w akwarium, na przykład z rybami czy innymi zwierzętami wodnymi. Tu macie zdjęcie od kolegi ze Wszystko o Akwarium, który właśnie ma takie mozbol, ale po prostu w wodzie z żabami w tym przypadku. Ale nie trzeba ich mieć w akwarium, ale można mieć poza nim w osobnym lokum. Ja tak na przykład mam. Takim lokum na przykład może być akwarium kula, który oczywiście nie powinny być ryby, ale dla jest akurat dobre. Może to być po prostu jakaś jakiś kufel. Może to być jakiś słoik. Ja mam na przykład taki podróżny słoik, możecie zobaczyć. Może, jeśli chodzi o jakieś ozdoby, dodać tam jakiś piasek, kamyczki, ale to moim zdaniem trochę utrudnia w wyczyszczeniu, ale myślę, że kiedyś dodam jakieś muszelki i tak dalej. Ale na razie po prostu jest suche dno, bo mam ich już bardzo dużo. No i przede wszystkim wcześniej wspomniana woda. Takie akwarium czy ta słoik z Mosbol powinien się znajdować blisko okna, dlatego że właśnie gałązetki żywią się słońcem. No tak działa w sumie proces fotosyntezy pewnie parę lat temu się uczyliście na przyrodzie czy tam biologii o tym, że po prostu rośliny żywią się między innymi słońcem, tak samo jest w przypadku właśnie mozbol, inaczej zwanych gałązetkami. Co jakiś czas mozbolom można dodawać kostek lodu, bo po prostu jeśli chodzi o gałązetki, to one kochają zimną wodę. Tak jak większość innych zwierząt akwarystycznych powinny mieć ciepłą wodę, to ze gałązetkami jest wręcz przeciwnie, tylko powinny mieć lodowatą wodę, dlatego można co jakiś czas dolewać takiej zimnej wody albo po prostu dodać kostki lodu. A jeśli chodzi o pielęgnację mózgów, to po prostu pokażę Wam jak ja to robię. Jakieś starsze filmiki. Po prostu można je wyjąć z tego lokum i po prostu umyć je pod bieżącą wodą. Taka ciekawostka, bo one po prostu będą w trakcie filmów. To jest to, że mosbol można zgniatać, po prostu można je tak ściskać, tak jak jakieś squishy czy coś i nic im się nie stanie. Można właśnie robić tak, że je się tak ściśnie i potem po prostu je się myje zimną wodą i też mam wrażenie, że wtedy trochę rosną. To jest po prostu do takiego odżywiania. One po prostu uwielbiają zimną wodę i właśnie ja robię tak, że co jakiś czas po prostu wlewam do tego słoika na nową zimną wodę, a sam mosbol po prostu myje tą zimną wodą. Jeśli chodzi o taką opiekę, to myślę, że to jest na tyle, bo w sumie to nie jest aż taka wymagająca roślina wodna, więc myślę, że tak na początek jest to dość dobre rozwiązanie. A teraz, zanim poruszę temat hodowli, to taka kolejna ciekawostka, czyli że mosbol mogą żyć nawet 200 lat. Ale teraz już zaczynamy rozmnażanie mosbolów, więc ogólnie, żeby mosbol jakby miał dzieci, to muszą być one już dość spore. W zoologicznych lub innych miejscach zazwyczaj gałązetki są takie bardzo małymi kuleczkami, ale na przykład jak, jak je kupowałam, to one były już dorosłe po prostu już były to mega duże kulki i już po prostu jakby obie mogły rodzić, bo ja kupowałam dwie akurat. Ale jeśli chodzi o to, to każdy robi to inaczej. A jak, jak poznać po prostu, że gałązetka może mieć dzieci? To po prostu czas zobaczyć, czy jest jakby ona rozdzielona, czyli jakby czy się łamie. Nie wiem dokładnie jak to nazwać, ale po prostu możecie zobaczyć na przykład, czy po prostu widać, że jakby chce się przełamać na przykład na pół. Jeśli tak, to znaczy, że będzie mała gałązetka albo kilka. Można na przykład, kiedy już jest to pewne, po prostu pomóc odrywając te części. I tak powstają małe gałązetki. Krzywy się przy tym i nie robi, tylko po prostu powstaje ich więcej. Niektórzy, na przykład, jeszcze jak są jakieś niepewne kawałki, to dają na to gumkę retlepturkę i po prostu potem, jakby, no, same się oddzielają te części od całości. Takim sposobem z dwóch gałązetek w przeciągu tygodnia zrobiło się ich siedem albo tam osiem, nie wiem dokładnie ile ich mam. Więc, no, dość sporo muszę powiedzieć. Ale jeśli chodzi o hodowlę, no to chyba na tyle. Podczas filmu poruszyłam już kilka ciekawostek, na przykład to, że gałązetki mogą dożyć nawet 200 lat i to, że można je gnieść i nie zrobi się im krzywdy, a teraz powiem o jeszcze innych ciekawostkach. Jeśli na przykład chodzi o akwarystykę, to mosbol na przykład pomaga w zapobieganiu glonów i niesie ze sobą dobre bakterie. Wysyca też na przykład azotany i inne choroby i dobrze toleruje sól. Kolejna ciekawostka to jest to, że jakiś czas temu, jakiś większy czas temu w sumie, w innych krajach był właśnie na TikToku trend na takie gałązetki. Ludzie kupowali je w dużych ilościach. Można nawet w zagranicznych zoologach zaadoptować taką kulkę. Normalnie ma się taki akt adopcji i no, można udawać, że to takie jakby zwierzę, bo w sumie po części trochę jest to zwierzę. Kolejny fakt jest, to że gałuszki nie muszą być cały czas w wodzie. Najlepiej, jakby one były w niej, jednak nie muszą być. W sensie mi chodzi tutaj o taką chwilę, na przykład kilka minut, czy nawet sekund, bo one stały oczywiście muszą być w niej, ale mi chodzi o to, że nic im się nie stanie, kiedy na przykład weźmie się je na rękę, czy na przykład na ręcznik podczas mycia ich lokum. Możecie na przykład zobaczyć w tle, na przykład jak ja je trzymam. Jest to dość fajne uczucie, one są takie może podzieć milutkie. Myślę, że poruszam już wszystkie ważne tematy, a w tym filmiku to jest na tyle. Możecie w komentarzach się pochwalić, czy ktoś z Was ma ale albo czy w ogóle o niej słyszał, bo nie każdy w sumie wie o istnieniu takiej rośliny. To byłoby na tyle.